Cześć, witajcie na kanale Fundacji Youngtimer Warsaw. Kolejny odcinek z projektem Roland Garros. Dziś temat miękkiego dachu cabrio. Materiałowe poszycie w 27-letnim aucie nosi ślady użytkowania. Widać też tam jakieś ślady walki, eksploatacji. Tak samo pod sufitka. Na domiar złego okazało się, że kiedy wjeżdżaliśmy na detailing do pracowni do MX Nowicki, dach przestał się otwierać i zamykać hydraulicznie, więc dodatkowo doszły kolejne problemy. W związku z tym postanowiliśmy szukać firmy, która zajmie się kompleksowo tematem tego dachu, czyli przejrzy mechanikę, zobaczy jak tam te wszystkie kwestie hydrauliczno-elektryczne, a także wymieni to poszycie miękkiego dachu razem z podsufitką. Trafiliśmy do Wrocławia, do firmy Cabrio Service, do Huberta, który jest prawdziwym pasjonatem, za chwilę go poznacie. Ponad 15 lat doświadczenia działalności w tematach dachu. Widać, że naprawdę sprawia mu to dużą frajdę. Dodatkowo robi rzeczy, przy których inni się poddają. Stąd też decyzja, żeby przyjechać do Wrocławia i zostawić auto u niego. Jesteśmy u Huberta, Cabrio Service. Cześć. Cześć Hubert. Witam. Super, że udało się wreszcie spotkać. Roboty jest trochę, bo tak jak Ci mówiłem przez telefon, mamy poszycie, które początkowo myśleliśmy, że w ogóle damy radę uratować. Ja powiem szczerze, mam pierwszy raz do czynienia z samochodem Cabrio, w przeciwieństwie do Ciebie, no bo już co, 16 lat w kabrioletach. No i co, taki nieświadomy użytkownik jak ja kupił takie auto, zobaczył, że ta szyba rzeczywiście jest nie najlepszej kondycji, ale mówi, dobra, to się da zrobić. Nagle okazuje się, że tak jak już nawet wstępnie zauważyłeś, dach pokurczony, uszkodzony mechanicznie. Jaka jest Twoja opinia? Problemem tego typu aut jest to, że one nie kosztują dużo. Gdybyś miał takie auto, wiesz, jak tutaj mamy, no to pięciocyfrowa kwota na przykład za całą renowację dachu, no nie robiłaby wrażenia, a tutaj kupujesz auto, powiedzmy za, nie wiem, pięciocyfrową z tych dolnych granic kwotę, przy dobrych wiatrach, nie? To problem jest taki, że poszycia są drogie, robocizna, no też już nie żyjemy gdzieś w Bangladeszu, też trochę kosztuje. Podsufitka, osobny element, często ludzie myślą, że wiesz, że poszycie, podsufitka, że to wszystko jest razem, niektórzy nawet myślą, że od razu stelaż. Tutaj szybę masz na suwak i ta szyba po prostu była przez kogoś dorobiona i to widać tutaj, jak ona jest zrobiona. Prawdopodobnie ktoś po prostu, no, źle zdjął fason tej szyby, ten wymiar, nie? I pytanie, jaki tutaj wziął suwak, czy identyczny, bo już widziałem takie, które się zapinają, a są minimalnie różne i każdy zakręt to masz coraz więcej, tak jak u Ciebie dokładnie, każdy zakręt masz coraz więcej tutaj zafalowania, nie? Więc gdybyśmy my mieli tą szybę wymieniać, to na pewno nie na suwak. W tych Peugeotach, no po prostu trzeba by to w okno wszyć, tak jak masz tutaj w Bentleyu wszyte, okay. Nie? I to ma wtedy ręce i nogi. No tylko, że to się wiąże z tym, że musisz ściągnąć poszycie, nie? Gdybyś to miał zrobić sam, no to powiedzmy, że jeszcze mógłbyś się pokusić, ale powiem Ci tak, jak ja to robię i miałbym to robić sam dla siebie, to i tak bym to wymienił, no bo w sumie już wolałbym dołożyć te parę set euro i mieć nówkę, a nie robić trzy razy tą samą robotę, bo materiał, no u Ciebie jeszcze nie jest sztywny, ale on już ma prawie 30 lat. Znaczy wiesz, oni go, chłopaki go u Nowika wyczyścili i tak go wyprali, no, mógł troszeczkę odzyskać. I tak dalej. Żeby to ładnie zrobić, to musisz ściągnąć poszycie. Jak zapłacisz komuś, kto się na tym zna, no to już nie będzie budżetowo, nie? I tym bardziej, że my wkładamy folię z atestem homologowane i one też ostatnio trochę podrożały, a nigdy tanie nie były. No i mówię, to już się zbiorą takie pieniądze, że przy tym wieku dachu, jak auto ma prawie 30 lat, to jak doradzam klientom właśnie wymianę, to często myślą, że wiesz, chcesz ich naciągnąć, żeby po prostu jak najwięcej zarobić. A sam widziałeś, jak zamawialiśmy dach, kto na tym zarabia, że to wcale nie jest mój zarobek, ale to jest taka rada po prostu, no, kogoś, kto wie o co chodzi, bo on jest. Się pozornie wydaje fajny, ale mówię, po 30 latach już się będzie rozwarstwiał, bo to jest materiał taki trzywarstwowy. Tu rozwijemy Wasze wątpliwości. Nie będzie opcji budżetowej. Projekt Roland Garros jest tak zaawansowany i tak idzie po prostu po bandzie, że nie ma miejsca na półśrodki. Zresztą widzieliście poprzednie odcinki, co ludzie wyprawiają przy tym samochodzie. Więc zamówiliśmy kompletne nowe poszycie. Pod sufitką. Razem z podsufitką. Zamówiliśmy od zakładu, który robił kiedyś nadwozia i dachy. No więc to nie jest takie poszycie, które szło na pierwszy montaż. Na pewno, bo teraz
Kto wie, kto to robił na pierwszy montaż. Na dworze jest Pininfarina, nie wiem, jakiego mieli dostawcę. Zależy, nie? Pewnie też od rocznika, nie? No, będzie to tak wyglądało, że na pewno się nie rozczarujesz. Nie? Nie będzie wyglądało tak, jakby ktoś to uszył, kto robi wszystko, fotele w domu, tapicerkę w samochodzie i dachy, bo ostatnio był klient z takim dachem, który mu tapicer uszył. No to twój jest przy tym jak nówka, nie? Jeśli chodzi o fason, szybka, no tam była może trochę lepiej, ale ogólnie tragedia, nie? I chciał, żeby to ratować, a tam naprawdę no nie ma co ratować. Co jakby zadecydowało o tym, że postanowiliśmy przyjechać do Huberta, do Cabry Service, to jest mechanika tego dachu. Przy zakupie on działał, oczywiście super, opuszczał się, zamykał, było fajnie. Działał. Nie super, wjechali ale chłopaki, coś się otwierało. Tak, wjechali chłopaki na detailing, na halę, no i dzwonią, że ten dach się nie otwiera, nie chce się otworzyć. Dlaczego tak się dzieje? O co chodzi, że te dachy po prostu przestają działać? Najczęściej to są drobiazgi. Problem się zaczyna wtedy, kiedy ktoś zaczyna coś robić, a nie bardzo ma pojęcia o tym. Tutaj każda gumka w tym poszyciu, czy w pasach, które łączą poprzeczki dachu, to wszystko po coś jest. Tam nikt sobie nic nie wstawił tak po prostu, żeby było. I po latach jest tak, że właściciel, no, jak długo miał samochód, na przykład, to bardziej świadomie wie, jak ten dach otworzyć. Tu jest na przykład taka poprzeczka, że jeżeli gumy masz wyciągnięte, a na pewno są sparciałe, no nie pójdzie ci na przykład do tyłu i poszycie nie wejdzie do schowka, będzie wystawało, nie? Więc właściciel już pokojarzył, że trzeba to pchnąć na przykład i to się wtedy fajnie złoży. Dajesz komuś samochód, kto no nie ma takiego auta i za dużo ich pewnie nie widział, no bo tego już trochę mało jest. Mhm. I wiesz, wystarczy jakaś tam bzdura i on złapie błąd, bo po prostu dwa czujniki pokażą sprzeczny sygnał. I tyle. I to... Tu była taka zasada, że ten dach trzeba było odbezpieczyć i jego przełamać. No tak, właśnie. To jest normalne, bo on ma tutaj, tak jak w wózku dziecięcym, przegub jest taki, tak, z dwóch takich prętów, powiedzmy. I musisz go przełamać, żeby ta część przełamała się. Nie? I wtedy no to jest takie usztywnienie po zamknięciu, żeby tu się dociskał fajnie. I tak jest w dachach półautomatycznych zazwyczaj, nie? Że musisz to sobie, oprócz tego, że odepniesz klamki, to przełamać i dopiero wtedy tutaj się robi swobodnie, żeby można było siłownikiem tą część podnieść. No więc to, że on przestał działać, to się nie spodziewałem jakichś fajerwerków. Na pewno to, co trzeba zrobić, to dobrze jest zacząć właśnie od przejrzenia mechaniki, a nie tylko poszycia. Zauważ, że masz tutaj uszkodzenia tego poszycia. Tutaj, w tym miejscu, tak? I tak samo z przodu, tutaj. To wszystko jest wynik niesprawnej mechaniki, która jakoś tam działała. Obcierało to za tą pokrywę, jak się otworzy, o jakieś elementy. Ewentualnie coś w schowku może być, na przykład jakiś patent zrobiony, nie wiem, na jakieś trytytki gdzieś, gdzie to obciera, ale raczej stawiam, że to są elementy gdzieś od dołu pokrywy. I założyłbyś nowe poszycie, wtedy no, nowe poszycie parę razy otworzy, zaczą się robić najpierw zmychacenia, a potem albo od razu się poszarpie. No tak, żeby nie okazało się, że nowe poszycie za trzy złożenia będzie wyglądało po prostu podobnie. Tak by było. Może czyli... nie za trzy, ale tak by było. Nie? Czyli te uszkodzenia mechaniczne, to nie znaczy, że to ktoś coś o coś zawadził, czy wjechał do lasu, tylko po prostu chodzi o to, że mechanizm nie działa prawidłowo. Masz tu symetrię ewidentną, widać, że to po prostu przód i tył. No 100%, już nawet nie mam wątpliwości, nie? To są takie typowe, gdzieś tutaj możemy sobie potem to uchylić i ci pokażę nawet, o co zahaczało. Jedna kwestia tylko odnośnie tej kwestii budżetowej, bo na tym bym się chciał też skupić. Widziałem opcję, jakby opcję, widziałem, że ktoś może przerobił dach taki półautomatyczny na manualny. Czy to jest rozwiązanie, nie wiem, budżetowe, sensowne? Żeby co, zminimalizować jeszcze dodatkowo koszty? W tym aucie możesz, bo tutaj stosunkowo mało masz do zrobienia, nie masz automatycznego zupełnie dachu, czyli tu masz już jak zaryglować go. Tak, trzeba go otworzyć. Ten ręcznie. Temat odpada, zostaje ci temat ryglowania pokrywy, no możesz to robić z bagażnika, jak masz chęć, bo jest ten mechanizm awaryjny, możesz sobie jeszcze coś tam dorobić albo dokupić z manualnego. Powiem ci szczerze, tego Peugeota w manualnym dachu, to ja nie pamiętam, czy ja go kiedykolwiek dotykałem, czy w ogóle były. Czy widziałem przeróbkę w Roland Garros, pozdrawiamy, kolegę z Targów Poznańskich. Półautomat przerobiony na manualny. Jest to tutaj jakaś opcja do rozważenia, ale no, to nie jest tak nieraz, że te koszty naprawy dachu automatyki są jakieś kosmiczne. Jeżeli się zacznie problem z hydrauliką, to się trochę piętrzą. Tu
prostu się tego obawiam, że może być problem już z przewodami czy ze szczelnością siłowników. No tak, no auto ma już swoje lata. No i to kosztuje, nie? Więc, ale i tak uważam mimo wszystko, że przy staraniu się zachowania tego auta w oryginale, te wszystkie wydatki później zaprezentują. Zawsze tak jest, że auto, które jest bliżej oryginałowi, jako nowy wyjechał z fabryki, to zawsze te wydatki później będą procentować, bo po prostu jego wartość będzie wyższa. Właśnie, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja to też tłumaczę klientom. Gdybyśmy, załóżmy, ściągnęli to poszycie, wszyli ci okienko ładne, założyli to z powrotem. Według mnie to jest taki trochę pusty wydatek. No zyskasz ładne okno, ale tego klient oczekuje, jak kupuje auto, że będzie wszystko ok. Tak. A jak zmienisz poszycie na nowe, wydasz kilka tysięcy więcej, ale... Ale mówisz, wartość cała... Pana, dach jest nowiutki, ma pan na 20 lat... Spokój. Zwróćcie uwagę, że to poszycie ma 27 lat, no bo pewnie nie było nigdy wymieniane. Więc wyobraźcie sobie materiał, na który pada deszcz, na który świeci słońce, jest mróz, otwiera się, zamyka i tak dalej. Jeśli coś materiałowe ma 27 lat i jest na wierzchu, no to nawet jeśli wydacie kilka tysięcy, to macie na kolejne 20 lat spokój, tak? Ile ten samochód będzie wart za 20 lat? No ciężko powiedzieć. I zresztą też nie będzie też tak już użytkowany, żeby aż tak bardzo się poszycie zużyło. Zobaczysz, jak on zyska blask, jak będzie na nowy dach. To z tego się nie da przeliczyć za bardzo na pieniądze. Na pieniądze, bo naprawdę tak jak ludzie odbierają te samochody, to jest efekt wow zawsze. Pomiędzy tą warstwą a tą masz jeszcze gumę. Po prostu taka nieprzepuszczalna warstwa gumowa. No i problem jest taki, że jak się ten dach składa tysiące razy, w niektórych dachach ja sobie komputerem mogę sprawdzić, ile razy był składany i to zazwyczaj jest powiedzmy od prawie 1000 do 3 z hakiem, nie? No, tak zazwyczaj więcej nie widziałem. No to w tych miejscach, gdzie on się złoży, jest w schowku, wiadomo, tak jakby zginał zmęczeniowo, ta guma zaczyna pękać, on się zaczyna rozwarstwiać. Nie tak, żeby się zrobiła dziura, nie? Ale czujesz, że ta warstwa idzie do góry, ta idzie w dół i tej gumy już w środku nie ma praktycznie. Zacznie się przesiąkać. Można to impregnować, ale to nie jest tak, że zaimpregnujesz i bez problem z głowy, nie? Tylko po prostu to już jest koniec tego materiału. Potem się zaczną robić dziury. Te zmechacenia, które powstają, no to powstają od tego, że on jest złożony i wiesz, obciera się tam delikatnie, ale jednak pracuje. Więc jak dbasz o dach, będziesz go składał, jak będzie niezakurzony, czysty, można go sobie odkurzyć szczoteczką najlepiej, wiesz, żeby nie zostawić jakichś śladów od końcówki, od odkurzacza, no to on ci dłużej posłuży. Jak nie będziesz dbał i będzie taki, wiesz, z piaskiem właśnie, z kurzem, no to jak papier ścierny i będzie szybciej się mychacił. Niektóre rzeczy i tak się zrobią, bo często tam w schowku panuje ścisk i po prostu nie ma siły, nie? No tak, plus do tego jakieś tam błędy właśnie, jak się coś wydarzy. Najbardziej trzeba dbać o folię. Składania. Nie wolno jej na pewno alkoholem przecierać. Chociaż tak między nami mówiąc, to taka benzynka nie jest jakaś specjalnie taka, że miała to zmatowić. Ale w teorii żadnego alkoholu, nawet jest to na ateście napisane pod atestem folii, żeby tylko mokrą ściereczką wycierać bez alkoholu i na sucho przede wszystkim nie dotykać palcami, nie przecierać. Tak jak ja mówię, ona się rysuje od patrzenia, nie? I no jak chcesz mieć krystaliczną, no to naprawdę... A jakieś specyfiki zabezpieczające, to jakąś, nie wiem, powłokę, jakiś kwarc, nie wiem, nie eksperymentowałem. Ceramikę. Niech chłopaki dam im właśnie tą folię. Niech zróbmy tak, ja im to dam, a niech oni mi dadzą feedback, co jest takie, czym że faktycznie nie wpływa na tą folię jakoś właśnie źle. Ale na przykład folia na folię? Nie wiem, tego nie widzę, bo jak się będzie zginać. No tak, to będzie pracowało. Ale fajnie by było, jakby oni faktycznie to przetestowali, bo wiesz, ja bym musiał to wszystko kupować, musiałbym to próbować, a czasu mam teraz naprawdę mało. Ja myślę, że Nowik na pewno bardzo chętnie podchwyci temat zabezpieczenia folii. No. Jeszcze dwa słowa, wracając odnośnie dachu. Bardzo chcieliśmy, żeby to był zielony, mimo że niezgodny z oryginałem, ale zielony, bo z tego, co mi się udało ustalić, to zielone dachy wychodziły tylko w wersjach po lifcie. No ale uratował nas od tego problemu brak dostępności zielonego koloru, więc dach będzie czarny. On też nie przyjeżdża fabrycznie zabezpieczony, zaimpregnowany, prawda? To jest po prostu zwykły materiał. Ale mogę ci coś pokazać. Ale już jesteśmy z Nowikiem umówieni, że od razu po odbiorze przyjeżdżamy do niego jeszcze na takie ostateczne mycie i też impregnację tego dachu, więc na pewno będzie zabezpieczony. Będzie też relacja z tego, jak taki dach zabezpieczyć. Jeśli chodzi o impregnację,
Nowy materiał sam w sobie jest hydrofobowy. Możesz to sobie łatwo tutaj teraz sfilmować, jak to wygląda, nie? Jak na reklamie, prawda? No. Co nie znaczy, że nie warto go zaimpregnować, bo inaczej jest, jak lejesz wodę w ten sposób, a inaczej jak masz po prostu deszcz. Tu masz dach już stary ze śmietnika i zobaczymy, czy był impregnowany, czy nie był. No, widzisz? Też trochę wypiera, ale zobacz, od razu, widzisz? Tak, od razu wchodzi. Nie? Zresztą ja to widziałem w naszym namyjni. Przewody masz wymieniane. No widzisz. Ty. Ja to auto robiłem chyba. Ale masz farta, chłopie. Tak, to ja robiłem. Tylko tego nie kojarzę. Może zrobione zostało kiedyś później. Tak. To ja pamiętam ten samochód. No. Teraz już. Uszczelka, tak. Dopasowywałem uszczelkę, pamiętam. Jest wymieniona hydraulika? Hydraulika, tak. Siłowniki z tego, co wiesz, to trochę tych aut robię, to nie tego, ale... No ale Roland Garrosów jest mało. Na pewno siłowniki chyba nie były, znaczy na pewno chyba. nie wyglądały mi na takie, które były regenerowane. I też pamiętam mniej więcej, jaki to był rachunek, bo klient powiedział, że zapłacił tyle, co za auto. I to jest to, co ja ci mówiłem, że to jest problem z tą szybką. Mhm. I właśnie tu wtedy też żeśmy coś kleili i to było... Ciężko było to załatwić, bo... Bo tego nie ma i to występuje razem tak, z szybą. Tak, po lifcie jest inny mechanizm. Tak, tak. Większość tak. tych Peugeotów, które teraz gdzieś na części są poliftowe. Pamiętam, kto to miał. Gościu miał restaurację tutaj gdzieś. No tam widzisz, świat jest mały. No to pięknie, to dobrze się składa. Oto obcierało. Poznam po prostu. Poznam swoją robotę. Przewody, tak, poznam. No. No dobra, no to co? Czyli... Tutaj za dużo myślę sprzątania nie mieli w tym schowku, bo zawsze się staram ogarnąć. Chyba, że przez te parę lat się coś tam narobiło. No to co? No to dobra wiadomość, bo i tak odchodzi trochę rzeczy pewnie takich hydraulicznych, nie? Pamiętam, że się naszukałem takiej uszczelki, która będzie pasować tutaj. To się nagminnie łamie tutaj, wiesz? Takie są mechanizmy właśnie, które dociągają tą pokrywę. Mhm. I to się łamie. I słuchaj, jeżeli ja to robiłem, to tu gdzieś guma powinna być chyba jakaś zrobiona. Już nie pamiętam, do tej poprzeczki coś? Jest. No. Dlatego nie musieliście na filmiku, bo ja patrzyłem, nie musieliście tego odciągać. Widzisz? No, są tu, ja wstawiłem te gumy. Dobra, to teraz zobaczymy, czy to jeszcze obciera, czy to nie obciera. Pasy są już wyciągnięte i to wszystko się napina. No. Nie ma siły, tak? No po prostu on się troszkę już tu przełamie, wiesz, i nie jest w stanie już go bardziej ten. No i teraz tutaj nie obciera, ale widocznie musiało być coś, że wiesz, że tutaj gdzieś ta pokrywa była niżej, albo nie wiem, ktoś go zamykał manualnie, cokolwiek i zaczęło to obcierać o te śrubki. Teraz zobaczymy jeszcze tutaj. I ten przód o co zahaczał. Ten przód mógł też właśnie... Prawdopodobnie o te same elementy gdzieś, nie? Ale to, zobaczcie. To ja pamiętam, często jest w tych Peugeotach. Zobacz, aha. Postaramy się może tu jakieś zrobić, kurczę, nie wiem, czy się da. Jak to zrobić, że jakieś może były odbojniczki, coś, żeby tak nie niszczyło, wiesz. A, bo jak się zamyka to dociska, pokrywa. Nie? I to taką funkcję pełni. Tylko, że no widzisz, po czasie to się robią takie te, może to coś damy, tylko żeby nie kolidowało tutaj, wiesz, przy zamykaniu, żeby nie robiło jakichś takich... No ja się cieszę, to już wiem, że z przewodami nie będę walczył. No to dobra, mi trochę wiadomo. Czasu zajmuje, wiesz. No. Widać, że pan Hubert robił, zobacz, ładnie ma spasowaną pokrywę. Dobra, to teraz musimy jeszcze tylko pogadać o czasie trwania całej operacji. Zazwyczaj około 2 dni taka wymiana poszycia. Wymiana poszycia. Na spokojnie, wiesz, jakbyś chciał się sprężyć, dużo ludzi chce, żeby przyjechać rano, odebrać wieczorem. Ale ja mówię, że to nie jest dobra opcja, bo działasz pod presją i łatwiej jest wtedy jakiś błąd. Jak chcesz mieć dobrze zrobione, to najlepiej po prostu no, nie pośpieszać, no nie jasne. Poganiać. To tak jasne. Jak budowlance. Do tego ten przegląd tej mechaniki, tak, tego ewentualnie jakieś wymyślenia, rzeczy, żeby się ten nowe poszycie nie niszczyło. Tu już, słuchaj, ja już to auto robiłem, więc on już jest ok. Dorobię ci na drukarce koreczki, żeby była większa powierzchnia kontaktu przy dociskaniu. To, co fabryka zrobiła, tak jak zrobiła. I tu już nic nie obciera, widzę, więc to musiało być wcześniej, ileś tam lat temu.
I ja pamiętam, że właśnie temu klientowi proponowałem, bo jeszcze mieliśmy takie poszycie, że mu to zrobię za jakieś tam dobre pieniądze, ale mówię, no już przeskoczył go też trochę ten budżet wtedy. Więc tak naprawdę to ja mogę tutaj, wiesz, przeczyszczę stelaż, to co trzeba przesmaruję, siłowniki już widzę, że nie ciekną, olej możemy zmienić, chociaż był zmieniany wtedy na pewno, bo cała hydraulika tu była czyszczona, wiesz, to wszystko było od podstaw rozebrane, suche, zalewane i ja zawsze kilka razy wymieniam płyn i on zawsze będzie brudny. Tam coś zawsze minimalnie zostanie i nie poznasz tego, że jest taki jak chłodniczy, że wiesz, czyściutki, zawsze będzie po paru otwarciach już będzie ten taki. No dobra, mętny. No to co, tak naprawdę tylko kwestia przełożenia tego poszycia. No wiesz, zerknę, tak już parę lat minęło, popatrzę na to, co wiem, jak to się trzyma wszystko, ale te przewody mnie ucieszyły, bo najbardziej się bałem, że będę miał wszystkie przewody do roboty, a tu już no, zrobiłem tą robotę, no i tylko nie u ciebie. Tak jak widzicie, okazuje się, że świat jest mały i auto już było kiedyś w rękach Huberta. To jest tylko i wyłącznie dobra informacja, no bo mamy z głowy kilka rzeczy hydraulicznych. Został też uruchomiony. Także bardzo szybko się udało to zrobić. Hubert zrobi mały przegląd, wymienimy poszycie również z podsufitką. No i co, jeśli chodzi o ten odcinek, to ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się za tydzień. Pozdrawiam, na razie, cześć.